Rok czasu minął od naszej ostatniej rozmowy a propos męskiego grania. Muszę ci powiedzieć, że przez ten rok to dziwne w ogóle, ale wryło mi się pod czaszkę jedno zdanie, które powtarzam bardzo często w kręgach towarzyskich. I wszyscy się z tego śmieją, też bardzo często. Zdanie brzmi, nadciągają kumulusy, czy wiesz, co to oznacza? Szatan, szatan. Bardzo miło, wywołałem szatana z lasu, ale to, jak wiadomo, Pan Bóg kule nosi, jak to się mówi. I ten szatan też jest zapewne jakimś tworem, nie powiem, że boskim, ale w ogóle szatan i Pan Bóg są tworami umysłu ludzkiego i poczucia humoru, poczucia absurdu, więc ten szatan oczywiście jest dla mnie całkowicie takim szatanem bezbronnym, wesołym, sobie żalskim. Jest to szatan polski iście, czyli Boruta, taki, który po prostu psikusy raczej płata figle, niżeli robi krzywdę ludziom. Stąd zresztą wszyscy, którzy mają poczucie humoru i trochę inteligencji pod kopułą, wiedzą, że nie jest to żadna emanacja zła. Ale dziękuję. No. Ta piosenka przyszła do mnie całkowicie, wiesz, no, jakoś tak znienacka. To są takie po prostu strzały, kiedy nie kontrolujesz tego, co chcesz powiedzieć. Znaczy wiadomo, że gdzieś tam się to skrada. Ostatnio czytam Gombrowicza, który mówi na temat intuicji w sztuce i mówi o tym, że pisząc Kosmos czy Fedydurkę dał się ponieść wyobraźni, że mu się pisało, a nie pisał. W istocie rzeczy dopiero post factum stwierdził, że Fedydurkę jest na przykład rzeczą o niedojrzałości, a Kosmos jest rzeczą na przykład o szukaniu sensu w strukturze, w chaosie. I tak jest troszeczkę z tymi piosenkami, że one cię po prostu biorą, wiesz. No, na ogóle po prostu słyszysz refren szatan i po prostu nie możesz wytrzymać, masz to głupia rzecz na świecie, ale musisz to napisać. Znaczy, wiesz, no to jest... Rozumiesz, to? To tak, no to... Wracam do polowirusa, bo przed rokiem też o tym rozmawialiśmy, ale to właściwie tak naprawdę miał być, koncept był taki, no nagrywamy najgłupszą płytę świata, tak? Tak i sporo ludzi ma nam za złe, że myśmy nie pociągnęli tego tematu w postaci dubletu i to rozmawiałem na ten temat ostatnio z Jarkiem Janiszewskim z Bielizny, uważa, że to był duży błąd zespołu, tylko że ja po prostu nie byłem gotowy na to, żeby takie coś zrobić, bo żeby zrobić sequel trzeba mieć gotowy pomysł. Zbyt łatwo stać się takim, wiesz, no... narodowym, naczelnym sowizdżałem, który robi jaja co chwilę z czegokolwiek, aż te jaja zaczynają powrótku, wiesz, z jakości niezłej, powiedzmy, spadać w kierunku jakości pośredniej. I ja nie miałem pomysłu, nie miałem po prostu no, tego ładunku w zbiorniku, żeby zrobić drugie pole wirusa nie gorszego niż pierwszego. Stąd myśmy zrobili odwrót w stronę muzyki jeszcze bardziej właśnie offowej. Ta płyta z Latonograndu, która to była taką deklaracją wiecznego offu, która nas znowu jakby wycofała do głębokiego podziemia. Rapowa płyta, technoidalna troszeczkę, ale ja kocham piosenki jajcarskie, kocham piosenki prześmiewcze, tylko dla mnie, wiesz, musi zbierać troszeczkę pomysłu na to. Nie mogę robić tego po prostu tak, wiesz, na zasadzie, wiesz, Kolega Tymański co tydzień robi jaja z kogoś, z czegoś. To musi być naprawdę coś, co ma potrójne dno. Tymon, właśnie o tym dystansie dzisiaj chciałem porozmawiać z tobą, bo on jest właściwie trochę artystycznym twoim drugim imieniem. No i tylko teraz zastanawiam się, czy to nie jest kategoria trochę niebezpieczna. Czy tego dystansu w twojej twórczości nie jest delikatnie za dużo? Boisz się tego trochę? Wiesz, właśnie nie wiem, wiesz, ja ci powiem, że ja sam troszeczkę mam problemy z tożsamością własną muzyczną, bo ja, wiesz, ja nie wiem, czy jestem jazzmanem, czy jestem rockmanem. Nie wiem, czy jestem jajcarzem, czy jestem poważnym artystą. Wydaje mi się, że ludzie czekają ode mnie zbyt często właśnie, wiesz, wypowiedzi sowizdżackich, rubasznych, a ich było naprawdę właściwie, wiesz, nie wiem, może dwie, trzy płyty tak naprawdę. Ja zamyśliłem sobie właściwie, że te trzy płyty sowizdżackie to będzie taki tryptyk. Mówię o Polwirusie, o Weselu i o Polskim Gównie. I możliwe, że to będzie jakby trzecia, mówię o Polskim Gównie, i ostatnia wypowiedź w takim klimacie, w klimacie prześmiewczym. Nie dlatego, że się boję tego, ale dlatego, że moim zdaniem twórczość prześmiewcza jest to twórczość bardzo odpowiedzialna, jeśli chodzi o esencję. To nie może być zwykła tylko, wiesz, jakaś taka, tyrada głupia, wiesz, jakiś taki zwykły po prostu sowizdżalski pamflet. Dla mnie to są rzeczy obciążone gombrowiczowskim takim właśnie poczuciem absurdu, czymś takim, co obnażając głupotę pokazuje też jakieś inne tory, wiesz, rozumienia świata, wiesz, dowodem jest, no, ostatnio znowu zacząłem czytać Gombrowicza i tak sobie na nowo, już troszeczkę w sposób bardziej dojrzały interpretuję te rzeczy typu transatlanty, które są stworzone na bazie Pana Tadeusza, które naprawdę w istocie rzeczy śmieją się z Polactwa takiego, wiesz, nadętego, z tego etosu, wiesz, takiego patriotyzmu, który naprawdę jest antypatriotyzmem.
A w ten sposób właśnie prześmiewając rzeczy pewne, które wydają się głupie, nadęte, naprawdę pokazujemy swój patriotyzm, wiesz, nie? Tylko na takim poziomie szatańsko-odwrotnym, wiesz, nie? Stąd i uważam, że taka wiesz, jakby metoda pisania absurdalna, aczkolwiek z tym właśnie potrójnym dnem, jest bardzo i twórcza, i bardzo odpowiedzialna. No wiesz, ale to też to jest... jest dla mnie po prostu głupie pisanie piosenek, wiesz, dla, wiesz, z melodiami i z tekstami do nucenia. To są dla mnie poważne piosenki, wiesz, o istocie bytu. Słuchaj, ale dystans też troszeczkę, mam wrażenie, utrzeźwia tych odbiorców, tych po drugiej stronie. Dlatego ja nie wiem, czy już kiedyś o tym rozmawialiśmy, czy nie. W wywiadzie, który przeprowadzałem na potrzeby Męskiego Grania w tym roku z Tomaszem Stańko, zapytałem o to, dlaczego właściwie zdecydowana większość twórczości polskiej artystycznej i muzycznej jest taka melancholijna, smutna, taka podniosła, taka ze skały, taka jest pewnego rodzaju tyradą. Albo jest pewnego rodzaju, nie wiem, wiwisekcją cierpienia, wiesz, to bardzo często się zdarza. Zapytałem, dlaczego nie ma jakichś zespołów, afirmacji, tak, zespołów, które grają słonecznego rock'n'rolla, tak? I on powiedział, że, bo światło w tej części Europy u nas jest inne. Natomiast do ciebie mam pytanie już stricte muzyczne. Czy nie sądzisz... Jeszcze tutaj ci skomentuję to, bo wczoraj miałem ciekawą rozmowę z Darkiem Gajewskim, reżyserem, nocną, pociągową rozmowę do 3 nad ranem na ten temat i on mówi, że filmy amerykańskie są w takim najbardziej jakimś takim, wiesz, istotnym wydaniu, przekazem takim właśnie survivalowo afirmującym życie. A u nas właśnie jest dużo męczeństwa i u nas naprawdę każdy film, każda sztuka taka właściwie jakaś troszeczkę mówi o tym, jak chcemy się zaciukać, wiesz, nie? Jakoś tak najprościej pokazać po prostu, wiesz, te negatywne różne jakieś tam, wiesz, sfery przebijania się przez życie. I to ma też związek z historią polską, moim zdaniem, że my po prostu cały czas cierpimy z powodu tego, że przez 200 lat nie mogliśmy mówić swobodnie o pewnych rzeczach. I ja to na to patrzę trochę dwojako, że ten cały na przykład nurt w filmie polskim, gdzie mówimy o Żydach ratowanych, o Żydach mordowanych, o powstaniach, o tych wszystkich bolesnych rzeczach, o komunie, wiesz, no niestety to jest taki rodzaj rozrachunku, który po prostu musimy wyżygać, zanim nie dojdzie do pewnych afirmacji. Tak samo jak zresztą było w kinie na przykład włoskim, wiesz, mówiło się o faszyzmie, o wojnie, po to, żeby potem móc pójść w magię. Nie będzie magii bez tego, żeby nie wyżygać tego, co po prostu było niefajne, o czym nie mogliśmy mówić przez lata, ale młodzi ludzie myślę, że tego problemu nie mają. Ale kiedy przyjdzie ta afirmacja w końcu? Ja myślę, że już przychodzi, że jest sporo ludzi, którzy mają po 20 par lat i mają, wiesz, w dupie tematy typu powstania polskie, wiesz, mękę, etos, cierpienia. I to jest w porządku, nie? Ale dla nas ludzi w średnim wieku, którzy pamiętają po prostu, no niestety, całe dzieciństwo filmów o zabijaniu, wiesz, filmów wojennych, i nasi rodzice, którzy po prostu pamiętają jeszcze gorsze rzeczy z Niemcami, Polakami, Ukraińcami w tle. Niestety po prostu no, takie filmy właśnie o Kościuszce, o Piłsudskim i też muzyka z melancholią, z bólem w tle, to jest coś naturalnego. Jeszcze do tego pod tym właśnie takim, wiesz, no, dość ciemnym, wiesz, no, dość ciemnym niebem północy. Wiesz co, a muzycznie to mniej więcej trochę to widzę w ten sposób. Ja wiem, że obaj bluźnimy teraz. Podejrzewam, że słuchacze, jak zobaczą ten wywiad i odczytają te treści, to będziemy mieli przechlapane, no ale trudno. Bo ja mam od kilkunastu dobrych lat wrażenie, że dla pewnej części odbiorców w Polsce muzyki, oczywiście przy całym szacunku do artystów, których słuchają, absolutnym szacunku, żeby to było jasne, to jednak odnosi się takie wrażenie, że dla nich pierwszym zespołem punkowym w historii był Pink Floyd. Dla mnie nie. No okej, okay. Ale ty pokazywałeś. Absolutnie. Ty pokazywałeś, że w swojej działalności, że to raczej było trochę inaczej. No, że to Zappa właściwie był jednym z tych pierwszych punkowców, takich prawdziwych, no, wiesz, zbuntowanych artystów. Eddie Cochran, wiesz. Eddie Cochran, oczywiście. Albo Buddy Holly, albo Chuck Berry. I trochę jestem nie po drodze właśnie z tymi odbiorcami, szczerze mówiąc. No, powiem ci szczerze. No, wiesz co, ja też staram się jakoś tak ostatnio więcej myśleć o polskiej muzyce i w ogóle o muzyce w kategoriach pozytywnych, w kategoriach afirmacji i akceptacji tego, że wiesz, wielość jest w porządku, że każdy ma prawo słuchać muzyki jak chce. Niektórzy słuchają muzyki tylko na przykład z teraźniejszej dekady. Wiesz, to jest też w porządku, zależy od tego, ile masz lat. Oczywiście, że tak. Ale obserwuję w tej chwili taki rodzaj powrotu. Mój syn ma lat 20, starszy, gra na perkusji, ma zespół w tym mieście, jest pół Szwajcarem, pół Polakiem, mieszka w Gdańsku i ma zespół, który wywodzi się z Trójmiasta, Słupska. No i ci chłopcy słuchają Dylana, Clashów, Beatlesów, wczesnego Floyda, tego jeszcze z Barrettem, wiesz, a też Arctic Monkeys i zauważyłem, że oni jakoś mają wielką, wiesz, no taką estymę do muzyki lat 60., 70., kiedy ta muzyka się jeszcze formowała, kotłowała, jeszcze była taka bardzo, wiesz, no niekształtowana jak lawa.
Dzisiaj dużo dzieciaków na przykład bardzo wiernie naśladuje pewne obyczajowe różne, wiesz, jakieś tam sytuacje, czy to, wiesz, jeżeli chodzi o glam rock, dobrze wyglądają, mają fajne gitary, ale muzycznie to już nie iść do przodu. Nie wiadomo, czy to jest kwestia tego, że tamta muzyka się już wypaliła, że już tylko powtarzamy pewne formy, czy dlatego, że po prostu, że oni mają tej charyzmy. Czas pokaże, bo są takie postacie jak na przykład Jack White, prawda, czy Arctic Monkeys, czy Queens of the Stone Age. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Polskę, to powiem dosyć boleśnie, ale myśmy się zatrzymali na etapie parowu pewnego, wiesz, między muzyką ruską, smutną, ogniskową, szacunkiem, Okudżawa, Wysocki, a muzyką amerykańską, która jest bluesowa, czy angielską, jest szeroka, jest taka, wiesz, taka preryjna, durowa w ogóle w klimacie i w ogóle wszystkim jest pozytywna bardzo. Jest wesoła, widać, że po prostu, że tam jest dużo przestrzeni, dużo nieba, dużo gór, dużo, rozumiesz, stepu i tak dalej. Step tam nie występuje. I polska muzyka mi się kojarzy z takim, wiesz, jesteśmy odcięci od korzeni. Usiłują takie kapele właśnie jak kapela ze wsi Warszawa, czy chociażby kapela Pchełki, taka jest też śmieszna kapela, czy jest taki też zespół. No nieważne, usiłują dokopać się do korzeni, które nam zostały odebrane przez komunizm. Mówię o muzyce etnicznej. Z kolei, no wiadomo, że muzyka ta nasza jest troszeczkę odcięta od korzeni, więc ludzie, którzy słuchają Niemena, Skaldów, powiedzmy, czy Grechuty, mają tylko bardzo małą część, mały wycinek wiedzy na temat o muzyki światowej. Ci, co zaczęli słuchać od kryzysu, od tiltu, też mają mały wycinek, mimo że to muzyka świetna była i wtedy muzyka rockowa polska się obudziła w ogóle do życia. Reasumując, wiesz, mi się wydaje, że przekleństwem jest, jak wiesz, za dużo muzyce, więc z drugiej strony po prostu może my po prostu za dużo wiemy. Może naszym przekleństwem jest to, że słuchamy muzyki zbyt obszernie, że po prostu marzymy o tym, że muzyka wróciła do pionierskich czasów Udiego Gatriego, Dylana, kiedy po prostu każda płyta coś znaczyła, kiedy winyl oznaczał, że po prostu, że pracować na tym 5 lat, żeby to powiedzieć i to jest coś wyjątkowego, a nie dajesz ludziom przypałki i każdy robi płytę i właściwie to nic nie znaczy. Tak, dokładnie. Ale Tiraf to jest świetny zespół. Wiesz, to był świetny zespół chyba, wiesz? Ciebie był, tak? Tak, ja mam wrażenie, że oni cały czas jak wychodzą na scenę, to tam wiesz, większość rzeczy się zgadza. Ja lubiłem Tiraf z okresu lat 80. aż do mniej więcej współpracy Muńka z Benedekiem Jankiem. Dlaczego? Bo ta muzyka była żywa wtedy, wiesz? Oni mniej się zajmowali tym po prostu, jak wyglądają, wiesz, i ile mają fanek, a bardziej zajmowali tym, po prostu grają. I znaczy, wiesz, pewnie te fanki były tam i tak dalej, i wiesz, i cały ten właśnie lifestyle, ale przede wszystkim ta muzyka była właśnie, jeśli tak odpowiedzią, wiesz, na Lorida, na Stonesów. Już od pewnego czasu nie wiem, o czym pija Muniek. Powiem szczerze, to po prostu, że z całym szacunkiem dla postaci Stokrotka nie wiem, o czym jest. Od tej pory po prostu już nie wiem za bardzo, o czym ośpiewa. Są momenty przebudzenia, ale to jest w ogóle problem takiego po prostu bycia, wiesz, bycia guru, bycia, wiesz, idolem, być jakimś takim, kto po prostu mówi coś odpowiedzialnego. Wiesz, ktoś, kto naprawdę czuje, nawet nie potrzeba się do bycia guru, ale kto stara się tworzyć pewne wartości kulturotwórcze, no po prostu musi chodzić do kina, czytać książki, uczestniczyć w dyskursie, wiesz, jakoś tam, nie? A to jest bardzo łatwo, a nie mówię tylko o Muńku, mówię o wielu postaciach u nas. Łatwa, bardzo droga zostać gwiazdorem, usiąść na laurach i po prostu, wiesz, być w okularach, wiesz, śpiewać o tym samym, co śpiewasz. O czym śpiewasz od zawsze. Mi się wydaje, że po prostu, że jednak rockman dzisiaj to trochę, wiesz, coś więcej niż tylko po prostu facet w okularach, w pewnej koszulce, z pięknymi zębami zrobionymi przez, wiesz, przez dobrą dentystę. To jest po prostu facet, który po prostu musi coś wiedzieć o życiu, coś po prostu czytać, coś, wiesz, coś mieć jakiś po prostu pogląd na temat, wiesz, nie wiem, sztuki współczesnej, wiesz. A wiesz, czy się mylę? Ja mam do nich szacun, dlatego że no właściwie tam filozofii czy ideologii, nawet zbędnej, tak. Jest dosyć mało i to jest okej. Okay. I to jest okej, okay. To jest rock and roll. To jest gdzieś tam czysta forma rock and rollowa. A wiesz co, jest fajnie. Jestem malkontentem. Ja będę po prostu ich jechał wszystkich, będę jechał po kolei. Uważam, że po prostu, że Kazik jest świetnym tekściarzem, ale muzyka po prostu nigdy jego nie interesowała mnie. Po prostu tam było bardzo mało muzyki. Oprócz może płyt paru solowych, gdzie typu na przykład Oddalenie, to było fajne, czy Melasa. Ale przekaz też był w niektórych piosenkach. Nie, no, przede wszystkim teksty świetne, ale muzyka no, nie zajmująca mnie zupełnie. Potem na przykład, jeżeli chodzi o Piżamę Porno, to też raczej po prostu teksty. Chociaż akurat tutaj mam wrażenie, że czasami też, potem jak Kazik Grabasz wspina się na wyżyny literackie, niektóre teksty naprawdę brzmią, wiesz, jak poezja, niektóre po prostu z kolei brzmią jak harcerskie, reformańskie wyznania, wiesz, Mokosa, które sobie podobać się po prostu piętnastką. No to zależy od tego, nie? Ale to może dlatego, że to jest moje podwórko, ja na to patrzę surowiej, wiesz, nie?